Szczur z workiem pieniędzy. Dlaczego trener Vålerengi został tak przywitany w Lillestrøm? Kibice Vålerengi i Lillestrøm, delikatnie mówiąc, mają za sobą napięku, a atmosferę podgrzał Geir Bakke, czyli trener Vålerengi. Bo zanim prowadził 14 drużynę norweskiej Eliteserien, to przez 3 lata był trenerem właśnie w Lillestrøm, które opuścił w trakcie trwającego sezonu. Jak się można domyśleć, zadecydowały kwestie pieniężne. Więc gdy Vålerenga z trenerem Bakke przyjechała do Lillestrøm, to kibice dosadnie pokazali mu, co o nim myślą. Wiszący szczur z workiem pieniędzy i napisem na czole Judasz. Ponadto skandowali nawet, że po meczu musi umrzeć. A nie dość, że tak został powitany, to jeszcze Lillestrøm pokonało obecny zespół trenera Bakke 2-0.